dbamy o polską publiczność, radiosłuchaczy i telewidzów. Dobry wieczór Państwu. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Żyje pan parostatkiem pięknym. Dobry wieczór, Magdalena Antoszak. Zapraszam na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego, a ponieważ dziś pierwszy dzień 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zaczynamy od łączenia z Amfiteatrem Opolskim na miejscu Kamila Korzeniowska. Powiedz proszę, festiwal już wystartował. Kto już wystąpił, a kto się dopiero zaprezentuje? Dobry wieczór Państwu. Zabawa jest fantastyczna. Na scenie zaprezentowali się już m.in. Zakopauer, Golec, Orkiestra Lombard, Wanda i Banda. Przed nami jeszcze występ zespołu Trubadurzy, którzy dzisiaj będą obchodzić 60-lecie działalności artystycznej. To koncert od Opola do Opola, a tuż po nim rozpoczną się debiuty, czyli szansa dla młodych artystów, żeby oni zaprezentowali się tutaj na deskach legendarnego amfiteatru. Być może zachwycą publiczność swoim utworem i któryś z nich zwycięży i wygra statuetkę imienia Anny Jantar. A jakie emocje towarzyszyły im tuż przed wyjściem na tę legendarną scenę? Posłuchajmy. Porcję muzycznych wrażeń zapewnią nam młodzi artyści w konkursie debiuty. Dla wielu możliwość wystąpienia na deskach Opolskiego Amfiteatru to spełnienie marzeń. Nie ukrywam, że występ w Opolu to spełnienie jednego z takich moich największych muzycznych marzeń, ponieważ już od dzieciństwa bacznie obserwowałam koncerty związane z opolskim festiwalem i marzyłam, aby pewnego dnia również zaprezentować się tutaj na deskach amfiteatru. Bardzo dobrze, naprawdę cieszę się, że mogę tutaj być, że z tego małego pokoiku, gdzie pisałam swoje piosenki z internetu, mogę teraz wystąpić na dużej scenie. Prezentowane przez nich utwory to również nowości, piosenki uszyte dla nich na miarę albo ich własne kompozycje. Moja piosenka jest taka niejednoznaczna. Opowiada o kobiecie, która już ma wszystkiego dość, jest na końcu świata, ale w tym utworze też jest taka nić nadziei. I utwór napisał pan Marek Kościkiewicz. O samotności, o straconych szansach, o oczywiście miłości, ale obudowana takim mocnym, energetycznym bitem, to daje taką emocjonalną bombę, mi się wydaje, że trafi do Państwa i się spodoba. Jest mój utwór, także no, czuję się z nim związany bardzo mocno i cieszę się, że będę mógł zaśpiewać własny utwór na tym pięknym festiwalu. Występ podczas debiutów otwiera wiele drzwi i daje mnóstwo muzycznych możliwości. Przede wszystkim jednak daje wspaniałe emocje i satysfakcje, a o tym miała możliwość przekonać się zwyciężczyni ubiegłorocznych debiutów Magdalena Mek-Krzemień. Te emocje, właśnie jak sobie stoimy tutaj, pamiętam jak wygrałam tą statuetkę, takie mam flashbacki po prostu, jak to się wszystko szybko działo. I jest to niesamowicie fajne uczucie, naprawdę to jest legendarna nagroda, o której zawsze marzyłam, więc tak, po prostu mam takie ciepełko tutaj dzisiaj. Koncert debiutów rozpocznie się o 22.20, oczywiście w telewizyjnej jedynce. Natalia Janus-Hampel, Kurier Opolski. Przez 60 lat festiwalu wiele się zmieniło, lecz są kwestie niezmienne. To atmosfera i opolska publiczność, która zawsze staje na wysokości zadania. Jej festiwalowe wspomnienia przybliży Państwu Wiktoria Katus. Niektórzy mieszkańcy Opola na widowni Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zasiadają od lat swojej młodości. Zawsze w Opolu jest atmosfera super. Bardzo mi się podobała. Wtedy to było jeszcze za czasów Solidarności. Dla opolskiej publiczności jest to najważniejszy weekend w roku. Przez 60 lat na scenie amfiteatru oglądali największe polskie gwiazdy, których teksty piosenek nawet po latach znają na pamięć. Żagiel bieli chłopców, którzy odpłynęli. To były piosenki naprawdę, które kończył się festiwal i śpiewało się, wszyscy śpiewali, wszyscy prawie znali. Młynarski, Osiecka i inni, no to były osoby, które
no, z ogromnym talentem twórczym. Cieszę się, że są zapraszani ci piosenkarze, którzy coś wnieśli do tego festiwalu, że on jest taki popularny i nie wyobrażam sobie, żeby w Opolu nie było. Powodów, by kochać festiwal, jest wiele. Dla Opolan jest on dumą, bo rozsławia miasto na cały kraj. Za to, że jest co roku pięknie, wesoło, coraz to więcej ludzi, no i że jest w ogóle. Fajnie, że coś tak trwa. Przez te 60 edycji festiwalu wiele się zmieniło. Najlepiej wiedzą to ci, którzy uwieczniają go od lat. Inaczej wyglądał amfiteatr, nie było takich miejsc jak teraz siedzących, były ławeczki, bilety były dużo tańsze, to też warto o tym powiedzieć. No i czego dzisiaj na przykład nie spotykamy, to, że były wtedy również do kupienia bilety na miejsca stojące. Te moje pierwsze zdjęcia, które są tutaj, dla mnie są bardziej atrakcyjne i po drugie są bardziej urozmaicone. Jest może bardzo skromna scenografia. Nie zmieniła się jednak publiczność, która co roku gorąco wita ulubionych artystów i pokazuje Polsce, jak potrafi bawić się Opole. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Było tak, sam jeszcze nie wiem jak, że chcę się bardzo śmiać, po prostu tak. Od 6 dekad Opolski Festiwal ściąga do stolicy regionu artystów z całej Polski. Pomysł, aby w Opolu zorganizować takie przedsięwzięcie, okazał się strzałem w dziesiątkę. Ale dlaczego w ogóle się urodził? O tym opowie Bartosz Sadliński. Historia Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu sięga 1963 roku. To pomysł, drodzy Państwo, dwóch dziennikarzy Polskiego Radia, Jerzego Gregolunasa i Mateusza Święcickiego, którzy pojawili się u Papy Musioła z pomysłem stworzenia właśnie tutaj w Opolu Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Słynny Karol Musioł był wówczas włodarzem miasta. Podchwycił festiwalowy pomysł dwóch dziennikarzy, tym bardziej, że w Opolu także z jego inicjatywy powstawał już amfiteatr. Musioł przywiózł ten pomysł z wycieczki na Węgry. Prace przyspieszyły i po 4 miesiącach, w czerwcu, obiekt był już gotowy. A dlaczego w ogóle wybrano Opole jako miejsce festiwalu? Pomogło to, że Jerzy Gregolunas, o którym już wspominałem, był zawsze zachwycony opolszczyzną i nie przez przypadek właśnie chciał, żeby tutaj ten festiwal się odbył. Sprawa była jednak bardziej złożona. Opole jako miasto na ziemiach odzyskanych zostało wybrane jako miejsce do promowania polskiej kultury. Festiwal miał być także konkurencją dla już istniejącego Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie. Pierwsza edycja Święta Polskiej Piosenki odbyła się w Opolu w 1963 roku. Chodziliśmy już na pierwsze festiwale. Co roku śledzę. Fajna, legendarna impreza. Miasto żyje, coś się dzieje, wszyscy wychodzą pooglądać, zobaczyć. Szczególnie jak się mieszka na Pasiece. Już od prób jestem aktywna, że tak powiem. Autorem charakterystycznego sygnału otwierającego festiwal jest kompozytor Bogusław Klimczuk, zaś określenia Stolica Polskiej Piosenki po raz pierwszy użył dziennikarz Jerzy Waldorf. Przez lata na opolskiej scenie wystąpiło wielu artystów. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Pograni, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradził mnie rozsądek drań. Łezka do łezki, aż będę niebieski. Dla wielu festiwal w Opolu był początkiem popularności. 40 lat temu zespół Lombard, oczywiście beze mnie w składzie, zespół Lombard wygrał pierwszą nagrodę, tak rozpoczęła się wielka kariera Lombardu. Zaczęło się od 2002 piosenką Ta dziewczyna, ta blondyna, potem Kombinuj dziewczyno, potem Nagroda publiczności. 10 lat temu dokładnie, gdzie zdobyliśmy 2 statuetki, dokładnie na tych deskach. Jest bardzo dla nas ważne statuetki, wyróżnienia. Za piosenkę i za występ. Od początku istnienia impreza nie odbyła się tylko raz, w 1982 roku podczas stanu wojennego. Rok temu przypadło zatem 60-lecie imprezy, w tym zaś jej 60. edycja. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Oglądają Państwo wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego, a teraz sprawdźmy, co jeszcze działo się dziś na Opolszczyźnie. Czas na informacje w skrócie. Prokuratura w Prudniku prowadzi śledztwo w sprawie zatrucia wód rzeki, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb w Białej Głuchołaskiej. Na początku czerwca wędkarze zauważyli w wodach Białej Głuchołaskiej pierwsze śnięte ryby. Na miejsce wezwano służby ochrony środowiska. Ogółem wyłowiono z rzeki ponad 100 kg pstrągów potokowych, lipieni, strzelbi potokowych, ślizów, kiełbi i innych gatunków ryb.
Wszystkie rezolucje i awantury w Parlamencie Europejskim dotyczące Polski są wynikiem politycznych donosów, stwierdziła w rozmowie z Nową Trybuną Opolską europosłanka Anna Zalewska. W trakcie rozmowy opublikowanej w dzisiejszym wydaniu dziennika Anna Zalewska relacjonuje dyskusję, jaka odbyła się na forum Parlamentu Europejskiego po przyjęciu ustawy dotyczącej stworzenia Komisji Badania Wpływów Rosyjskich. Jak powiedziała europosłanka, wielu eurodeputowanych z innych krajów w ogóle nie znało jej treści. W trakcie wywiadu poruszono również m.in. kwestie pakietu Fit for 55 i federalizacji Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na Opolszczyźnie nielegalną fabrykę papierosów. Podczas akcji znaleziono 15 milionów sztuk oraz 2,5 tony tytoniu. Biegły wycenił, że w tym miejscu członkowie grupy mogli wyprodukować co najmniej 120 milionów sztuk papierosów, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść nie mniej niż 145 milionów złotych. W trakcie akcji policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 35 do 48 lat. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. A my wracamy do tematów festiwalowych. 60 lat to kawał historii, dlatego dzisiaj w Opolu zaprezentowano wyjątkowe pamiątki, które przypominają najważniejsze chwile festiwalu. Płyta, album, pocztówki i okolicznościowe znaczki. Ich prezentacja odbyła się na opolskim rynku. Hanna Honisz. Wśród pamiątek związanych z jubileuszowym festiwalem jest specjalny album. Największe przeboje na jednej płycie, czyli Przeżyjmy to jeszcze raz. Są to piosenki, które na scenie amfiteatru wykonano w takim brzmieniu, jak ją wtedy zarejestrowano, co jest dodatkowym, myślę, urokiem dla wszystkich, którzy chcą posłuchać takiego wykonania live, właśnie często sprzed 30, 40, a nawet 60 lat. Słucham tej płyty od kilku dni. Uważam, że to jest płyta dla każdego. Każdy ma coś dla siebie. Jest to Irena Santor, Maryla Rodowicz, czyli tych, których znamy z festiwalów, z opolskich festiwali polskiej piosenki. Bardzo dobre wydanie. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przygotowało specjalną publikację. 60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Stworzyliśmy publikację, która pokazuje zarówno archiwalne zdjęcia, wspaniałe historie, które są związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, a to za sprawą tego, że macie, drodzy Państwo, tutaj za każdym razem tego rodzaju wprowadzenie do dekady w postaci tekstu i to moim zdaniem pokazuje, jak też Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki zmieniał się na przestrzeni lat. Datownik, kartka pocztowa i znaczek, czyli gratka dla miłośników filatelistyki. Została ona wydana właśnie dzięki usłudze Poczty Polskiej. Jest to usługa, która się nazywa Mój Znaczek i zawiera, proszę zobaczyć, przedstawia pracę pana Piotra, który jest laureatem, tak? Laureatem ogólnopolskiego konkursu, Urzędu Miasta Opole i Telewizji Polskiej, tak? Na projekt plakatu właśnie upamiętniający czy promujący tą uroczystość. Jest też kolejna edycja pocztówki z Opola przygotowana przez Stowarzyszenie OPAK. Wszyscy, myślę, kojarzą kartki okolicznościowe, które były grające, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy dźwiękowe pocztówki. Połączymy trochę tradycję ze współczesnością i z tyłu można znaleźć kod QR, który po skanowaniu pokaże jeden z utworów, który jest na liście 60 przebojów z 60 lat. W wolnej chwili można odwiedzić strefę widza Opolskiego Festiwalu. Tutaj będziemy zapraszać wszystkich gości i mieszkańców Opola do tego, żeby robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Te wydawnictwa, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, one będą tutaj do kupienia, ale również częściowo do wygrania w licznych konkursach, które już od dzisiaj na scenie na opolskim rynku będą się odbywać przy okazji transmisji festiwalu. Można też zagrać na plenerowym fortepianie lub zrobić sobie zdjęcie z niekwestionowaną królową estrady. Maryla Rodowicz zdobyła bowiem najwięcej głosów w plebiscycie na największą gwiazdę opolskich festiwali. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Opole żyje muzyką nie tylko przez kilka dni w roku. W stolicy województwa jest takie miejsce, w którym można poznać całą historię festiwalu i przypomnieć sobie utwory w jego trakcie prezentowane. I teraz do takiego miejsca Państwa zabierzemy. Małgorzata Lis-Skupińska. Umówiłem się z nią na dziewiątą, na dziewiątej tęskno już. Zaraz wezmę od szelfa akonto, kupię jej bukiecik róż. Piosenka z filmu Piętro Wyżej, jeden z najpopularniejszych utworów z repertuaru Eugeniusza Bodo, urzekła turystów z Pabianic. Mogli ją zaśpiewać w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Fantastyczne przeżycie. Polecam wszystkim. Po prostu ciary przechodzą. Można wejść w każde miejsce w historii, tam gdzie się chce i to jest fajne. Czy ten czas, ty ten czas. Piosenki ulubione. To
No wszystko, fantastycznie. Można się poruszać cudownie i prosto, łatwo, dla każdego. Jak się patrzy, 82 rok, czyli ślub brałem z żoną, no niesamowite. Wcześniejsze czasy czy późniejsze, no. Pomysł niesamowity. Bo właśnie tu zgromadzono ponad 170 godzin materiałów audio-wideo. Historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesnych. Rolę odtwarzacza multimedialnego pełnią dwie muzyczne ściany. Nie brakuje też artefaktów przekazywanych przez artystów. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona była kulisom Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Pokazaliśmy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki od zupełnie innej strony, czyli od strony techniki, scenografii, wszystkich dokumentów, które mamy też w naszych zbiorach. Bo na przykład, drodzy Państwo, mało kto zdaje sobie z nas sprawę, że na przykład ściągano sieci rybackie z nadmorza, żeby wykorzystać je na scenografii w Opolu. Najnowsza wystawa to 60 razy Opole, Festiwal Legendy. Pokazano twórców i wykonawców piosenek, a także scenografię, prasę, pamiątki czy modę festiwalową. Można podziwiać na przykład kostiumy Natalii Kukulskiej czy Michała Wiśniewskiego. To są artyści, którzy zgodzili się na przykład wypożyczyć swoje stroje sceniczne na potrzeby wystawy 60 razy Opole Festiwal Legenda, przy czym Natalia Kukulska wypożyczyła po raz pierwszy strój swojej mamy, czyli Anny Jantar, i ten strój możecie Państwo właśnie na tej wystawie zobaczyć. Muzeum Polskiej Piosenki działa od 2016 roku. Rocznie przyjmuje od 30 do 40 tysięcy zwiedzających. To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Małgorzata Dziś-Skupińska, Kurier Opolski. Gdyby zapytać, kto jest najczęstszym gościem Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odpowiedź mogłaby zaskoczyć. Jest nim bowiem deszcz. Przez ponad 60 lat pojawił się tak często, że wszyscy go wyczekują nawet w bezchmurny dzień. O deszczowej magii festiwalu opowie Wojciech Bulasz. Na pierwszym festiwalu go zabrakło, ale niedługo potem pokazał, na co go stać. Na drugim chyba albo trzecim strasznie lało i pamiętam, jak jakiś gość grał na fortepianie. Obsługa siłą próbowała go ściągnąć, bo lało jak cholera. On jak naciskał pedały, takie fontanny leciały, a on się zabawiał. Tym pianistą był Robert Filiński, a fortepian, na którym zagrał brawurowy duet z opolskim deszczem, jest obecnie eksponatem w Muzeum Polskiej Piosenki. Konferansjerem wówczas był m.in. Jacek Fedorowicz, który dwoił się i troił, żeby jakoś tą edycję pociągnąć do końca. Trzymał parasol nad występującymi artystami, żartował, ironizował, że zdaje mi się, że u państwa lekko mrzy. Organizatorzy poszli po rozum do głowy i zadaszyli scenę amfiteatru. Publiczności pozostało szukać osłony na własną rękę, choć sami artyści próbowali podpowiedzieć, co należy zabrać ze sobą na festiwal. Dla niektórych deszcz okazał się inspiracją. Ciągle pada, asfalt ulic jeździ śliski jak brzuch ryby. A dziś nad Opolem niebo otworzyło się już dwukrotnie. Jak zapewnia prezenterka pogody Martyna Kawka, deszcz może uświetnić jeszcze dzisiejsze koncerty. Potem nieco się uspokoi. Jutro, czyli w sobotę, jeszcze możliwy delikatny deszcz, około 20 stopni. Ale kiedy zaczną się koncerty, czyli po godzinie 20, wtedy się zdecydowanie wypogodzi, a niedziela naprawdę zapowiada się już bardzo ładnie, 22 stopnie i mnóstwo słońca. Jednak Opolanom załamanie pogody niestraszne, a tutejsza widownia ma opinię nieprzemakalnej. Oprócz Alei Gwiazd jest deszcz, tak? Na tym festiwalu. No i ja się cieszę, że my jesteśmy z Opola i mamy się czym szczycić. Więc kto wie, może jedną z gwiazd na opolskim rynku należy poświęcić deszczowi. Temu, który wywarł wpływ i na muzyków, i na opolską publiczność. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na sport opolski i prognozę pogody, w której więcej oczywiście na temat pogody w czasie festiwalu i w całej Opolszczyźnie to Martyna Kawka. Ja dziękuję za wspólny wieczór i przyjemnego festiwalu. Dobranoc.